Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Podczas obecnego posiedzenia Sejmu jest rozpatrywany projekt ustawy o zmianie konstytucji. O tyle o ile w podcaście geopolitycznym nie zajmuję się kwestiami legislacyjnymi, no to tutaj potrzebny jest komentarz, ponieważ ten poselski projekt ustawy o zmianie konstytucji dotyczy kwestii geopolitycznych. Szanowni Państwo, po 7 kwietnia 2022 roku do Sejmu wpłynął taki projekt. Poselski projekt ustawy o zmianie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jako druk numer 2263. Ten projekt zakładał wprowadzenie, wprowadzenie nowego. Artykułu, artykuł 234a w rozdziale 11a pod tytułem Zagrożenie bezpieczeństwa państwa. I to jest istotne, ponieważ po pierwszym czytaniu, po pracy w komisjach, po pierwszym czytaniu ten druk został zmieniony w bardzo istotnym. Punkcie nowy druk numer 3180, ma już nieco inne brzmienie. Można powiedzieć, że dokonano niewielkiej zmiany, ale o ogromnym znaczeniu dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wróćmy na chwilę do tego projektu z kwietnia ubiegłego roku. Macie Państwo teraz na ekranie brzmienie tego nowego artykułu numer 234a, gdzie czytamy w ustępie pierwszym, cytat: W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa. Koniec cytatu. Kolejne dwa. Dwa ustępy mówią o tym, że majątek przejęty przez Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. No i w końcowym ustępie mowa jest o tym, że szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Państwa określać ma ustawa. Szanowni Państwo, ten, ten artykuł został zmieniony. Został zmieniony, tak jak powiedziałem, po pierwszym czytaniu i Sprawozdanie, w sprawozdaniu komisji z 27 kwietnia 2023 roku możemy już przeczytać zmieniony właśnie druk numer 3180, gdzie dokonano bardzo istotnej zmiany. Spójrzmy na brzmienie tego artykułu 234a Konstytucji, oczywiście w projekcie, już po pierwszym, pierwszym czytaniu. Możemy tutaj... Możemy tutaj przeczytać cytat. W razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa, powodującej Bezpośrednie, zewnętrzne zagrożenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku publicznego. Majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez skarb państwa z mocy prawa i bez odszkodowania w przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie tej napaści lub działań z nią związanych w szczególności ze względu na osobę Osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z podmiotem dokonującym napaści. Kolejne dwa Koniec cytatu. Kolejne dwa ustępy także mówią o tym, że majątek może być właśnie zajęty, zarekwirowany przez skarb państwa, może być przeznaczony na wsparcie. Osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej, no i że szczegółowy zakres, sposób i tryb przejęcia majątku ma określać stosowna, stosowna ustawa. Jak szanowni Państwo, widzicie, widać tutaj bardzo wyraźnie, że znacznie rozszerzono kategorię osób, którym będzie można zabrać cały majątek w sytuacji, gdyby nie tylko Polska została napadnięta, ale gdyby doszło do jakiejś wojny w bezpośrednim otoczeniu, w bezpośrednim otoczeniu państwa, państwa polskiego. I tutaj przesunięcie tej kategorii. W kwietniu ubiegłego roku była mowa o zarekwirowaniu majątku osób fizycznych niebędących Obywatelami, obywatelami polskimi, natomiast już w tym, najnowszym, w tym najnowszym druku możemy przeczytać, że chodzi w ogóle o majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli majątek, którego właścicielem jest jakikolwiek obywatel jakiegokolwiek państwa, także obywatel, obywatel polski. Czyli mamy sytuację, w której można obywatelowi polskiemu w, ramach, no w tym projekcie, oczywiście, zabrać cały majątek na poczet Skarbu Państwa bez jakiegokolwiek odszkodowania w sytuacji, kiedy, kiedy można domniemywać, to jest bardzo ważne, w, sytuacji, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie do wspierania, do wspierania właśnie yy, yy, agresora. No jest to oczywiście złamanie konstytucji, jest to złamanie artykułu 64 Konstytucji, prawa do, do własności. Natomiast chyba najbardziej szokujące w tym wszystkim jest to, że każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej będzie można po prostu zabrać majątek bez jakiegokolwiek odszkodowania w sytuacji, gdzie władze, władza. Będzie mogła tylko i wyłącznie domniemywać, że majątek będzie mógł być wykorzystywany w jakiejkolwiek formie, na, na, na właśnie na, jeżeli chodzi o wspieranie agresora. No Jest to, szanowni Państwo, już nie tyle próba wprowadzenia demokratury przy takiej wynaturzonej demokracji, co po prostu próba wprowadzenia twardego autorytaryzmu. Sytuacja, w której mamy do czynienia z próbą zamachu na własność, na jeden z fundamentów. Fundamentów prawa rzymskiego, cywilizacji łacińskiej, no mamy do czynienia tak naprawdę z bardzo mocnym, mocnym przygotowywaniem się obecnej władzy do konfliktu zbrojnego. Widać to bardzo wyraźnie po. Wszystkich tych procedurach legislacyjnych, ja wielokrotnie w podcaście geopolitycznym, zwłaszcza na wieczorach geopolitycznych, mówiłem o planach zmiany kodeksu karnego, o różnych próbie wprowadzenia różnych komisji, które działałyby w sposób pozakonstytucyjny, zacierając granice między władzą ustawodawczą, wykonawczą a sądowniczą, no tutaj widzimy krok dalej. Widzimy tutaj tak naprawdę próbę, próbę narzucenia matrycy takiej rządowej, narracji rządowej w sposób niezwykle niezwykle twardy. No i można sobie zadać oczywiście pytanie, czy ma to związek tylko i wyłącznie z wojną na Ukrainie, z wojną rosyjsko-ukraińską. Myślę, że warto w tym momencie zastanowić się nad słowami byłego dowódcy wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej, generała. W stanie spoczynku Waldemara Skrzypczaka, który na antenie Polsat News powiedział, powiedział, że liczy, że sukces ukraińskiej kontrofensywy przeciwko Rosji doprowadzi do powstania na Białorusi. Powiedział dokładnie takie słowa: to jest cytat, jeśli ukraińska kontrofensywa zakończy się powodzeniem, to uzbrojeni Białorusini, którzy stanowią część potencjału militarnego ukraińskiej armii. Pójdą na Białoruś. Mam nadzieję, że to wywoła tam powstanie. No, Szanowni Państwo, te słowa, te słowa wywołały oczywiście burzę nie tylko na Białorusi, także, także w Rosji. Chociażby rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Rosja będzie interweniować, jeżeli na Białorusi rozpocznie się powstanie, powstanie zbrojne. No, tutaj taka. Wszelka, wszelkiego rodzaju zapowiedzi, że Polska mogłaby udzielić wsparcia takiemu powstaniu. No, w naturalny sposób yy, dają perspektywę konfrontacji, dają perspektywę konfrontacji z państwem związkowym Rosji i Białorusi No i Trudno nie powiązać tych faktów, tych przecieków medialnych o takich właśnie planach z, próba, z próbami zmiany konstytucji i przymuszenia obywateli polskich, którzy nie zgadzają się na taką politykę rządu, na taką politykę awanturniczą na wschodzie, na politykę włączania nas w konflikt, w cudze konflikty, przymuszenia po prostu siłowego do zaakceptowania narracji rządowej. Na to absolutnie nie powinno być, nie powinno być zgody, jest to sprzeczne z polską racją stanu. Natomiast, no, Musimy sobie zdawać sprawę, że wprowadzenie takich zmian do konstytucji byłoby już niestety pójściem o krok, o krok dalej i praktycznie jakakolwiek wolność słowa w Polsce zostałaby zlikwidowana. Dziękuję Państwu za uwagę.